Przez wieki jest oto spór. Łaska, a wiara, wiara, a uczynki, uczynki i ich przełożenie na, na wiarę. Czy Człowiek, który wspiera, który pomaga, który działa charytatywnie, może być dobry tylko wtedy, kiedy jest wierzący. Czy takie dobro wyświadczane innym ludziom jest, jest wtedy dobre, w pełni spełnione, kiedy, kiedy to robi osoba wierząca? A z drugiej strony, czy można przeżywać wiarę bez spełniania uczynków? Święty Jakub pokazuje taki niezwykły splot tych dwóch rzeczywistości. Splata je jak warkocz. Te dwie rzeczywistości, wiara i uczynki, są ze sobą mocno połączone. Odgrywa się pewien wręcz taniec. Wiara popycha mnie do tego, żeby ją urzeczywistnić, żeby ją wcierać, żeby była ona poświadczona przez moje życie, a z drugiej strony te dobre uczynki popychają mnie do tego, żeby moje serce rozszerzało się i przyjmowało łaskę, łaskę wiary. Po tym, jak Jezus wyjaśnia drogę mesjańską, że musi iść do Jerozolimy, tam będzie odrzucony, Pan Jezus mówi też do ucznia: jeśli kto chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie nie naśladuje. Czy znaczy, Pan Jezus nie mówi, wymyśl sobie, krzyż, bo wymyślanie krzyża może być też taką duchową pychą. Tak? To znaczy, ja idę za Panem Jezusem, to ja sobie jakieś ograniczenia wymyślę, jakieś niestworzone. Niestworzone pokuty, posty. Bardzo ważne jest to, żeby w życiu duchowym zachować pewną pokorę. To znaczy, żeby bardziej rozeznawać to, co Pan Bóg przygotowuje, a także rozeznawać swoje własne życie. Pan Jezus mówi, nie, nie mówi, wymyśl sobie krzyż, ale przyjmij swój krzyż, czyli przyjmij swoją codzienność. My często uciekamy w pobożności w różne ekstra jakieś rzeczy. Yy, uprawiamy yy, taką, nie wiem, turystykę pobożnościową, yy, interesując się wieloma rzeczami, żeby uciec od swojego własnego życia. Od konfliktów w małżeństwie, od konfliktu we wspólnocie, od jakichś problemów z samym sobą, yy, z, jaką, z jakiejś frustracji, uciekamy w pobożność. Tymczasem wiara to nie jest uciekanie, tylko wiara to jest przemienienie tego, w czym jestem. To znaczy, Jezus mówi, Przyjmij swoje życie, skonfrontuj się ze swoim życiem, stań naprzeciw swojego życia. Nie każde cierpienie jest krzyżem. Cierpienie samo w sobie wcale nie uszlachetnia, często rozwala człowieka, upokarza. Natomiast wziąć swój krzyż to właśnie skonfrontować się ze swoim życiem i uczyć się takiego pojednania ze swoim życiem, przygarnięcia tego swojego życia. Bo Pan Jezus, kiedy mówi weź swój krzyż i mnie naśladuj, to On, On pierwszy wziął nasz krzyż, to znaczy On nie ucieka przed naszym życiem, nie, nie dystansuje się od naszego życia, ale On nasze życie niesie, z naszym życiem się utożsamia, jest solidarny z nami i to życie niesie. I, i w ten sposób nasze cierpienie czy, czyni krzyżem, czyli od przekleństwa do błogosławieństwa. Samo cierpienie może być przekleństwem, ale jeśli. Jakoś duchowo przerobimy, pojednamy się ze swoim życiem, zaczynamy je nieść. Nawet nieść w tym sensie, że też rozwiązujemy problemy. To nie chodzi o bierność, tylko chodzi o to, żeby nie uciekać przed problemami, ale żeby się z nimi skonfrontować, podejmować je. Jeżeli z Jezusem to czynimy, to przechodzimy od przekleństwa do błogosławieństwa, bo krzyż jest błogosławieństwem, krzyż jest znakiem miłości miłości Chrystusa do naszego życia. Jeśli ja ten krzyż też przyjmę, to też jest wyraz mojej miłości do siebie samego i do swojego, do mojego własnego życia.